Sandomierzu obchodzono Święto Wojska Polskiego. Na wojskowej części cmentarza katedralnego odbyła się uroczystość patriotyczna, będąca podziękowaniem dla żołnierzy i wszystkich obrońców ojczyzny. W sposób szczególny wspominano tego dnia uczestników Bitwy Warszawskiej. Udział w uroczystości wzięli m.in. samorządowcy, przedstawiciele Wojska Polskiego, harcerze oraz reprezentanci organizacji kombatanckich. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i zostało ustanowione jako pamiątka zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Pokonanie bolszewików było wielkim wydarzeniem nie tylko dla Polaków, ale miało ogromne znaczenie dla dalszych losów wielu narodów. W Sandomierzu zgodnie z coroczną tradycją wspominano bohaterów. Obchodzimy Święto Wojska Polskiego i Święto Czynu Chłopskiego. Obchodzimy rocznicę 18. najważniejszej bitwy w dziejach świata, jednego z najpiękniejszych, najwspanialszych zwycięstw przebogatej polskiej historii, ale także bitwy, która te losy świata zmieniła, która zahamowała marsz komunistów w głąb Europy. Bitwy, która po raz kolejny rękami polskich żołnierzy zahamowała pochód barbarzyństwa do Europy. Kiedy patrzymy na to, z jakimi trudnościami musiało się zetknąć młode, niespełna dwuletnie państwo, to bez wątpienia musiał być cud. W dniu 30 lipca premier Wincenty Witos w swojej odezwie do chłopów zaapelował o to, aby chwycić broń, iść bronić naszej ojczyzny, oddając to, co się ma najcenniejsze, swoje życie, bo nie warto żyć w kajdanach i niewoli, nie warto sprawić, aby Polska okryła się hańbą. I w tej armii, która wtedy się zrodziła, 70% stanowili synowie naszych chłopów, mieszkańców tej ziemi, naszego powiatu, całej Polski. Tu należy podkreślić wychowanie w domu, gdzie matka z ojcem przekazali swoim dzieciom, że patriotyzm, polska ojczyzna jest rzeczą nadrzędną. Święto Wojska Polskiego zostało wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku. Od ponad 30 lat 15 sierpnia to wyjątkowy dzień. Wspomnienie cudu nad Wisłą łączy się tu ze świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dla wielu Polaków połączenie wartości patriotycznych oraz religijnych stanowi tu niezwykły symbol. A samo słowo cud pokazuje skalę tamtego zwycięstwa. W ciągu niespełna 2 lat udało się stworzyć ponad milionową armię. Cud logistyczny, bo tą milionową armię udało się wyposażyć, uzbroić, mundurować. Cud kryptograficzny, bo przecież łamaliśmy regularnie bolszewickie szyfry. Cud ofiarności polskiego społeczeństwa, bo przecież ostatnie pierścionki, ostatnie obrączki oddawano, aby kupić uzbrojenie. I cud największy, nie tak częsty w historii naszego narodu. Cud polegający na tym, że w okopie, obok siebie, stanęli przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych, narodowościowych. Bo krew żołnierska jednakowy ma kolor, a matka ojczyzna przyjmuje jej ofiarę z jednakową wdzięcznością. Czy ona pochodzi od chłopa, czy od mieszczanina, czy od właściciela fabryki, czy od socjalisty, czy od endeka, czy od Żyda, katolika, wyznawcy prawosławia, czy od ludowca. Dlaczego tak jest? Musimy sobie sami na to powiedzieć, że w chwili trudnej, w chwili kryzysu, w chwili, w której w naszym kraju dzieje się źle albo staje się jakaś tragedia, potrafimy się zjednoczyć, potrafimy być razem, potrafimy robić wspaniałe, cudowne rzeczy. Po tamtych wydarzeniach sprzed 104 lat i nie tylko, bo historia naszego kraju jest bardzo trudna, smutna, krwawa. My jako spadkobiercy tych wspaniałych postaw i dokonań powinniśmy w naszym codziennym postępowaniu robić wszystko, aby tą pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom, aby ci, którzy oddali to, co mieli najważniejsze ludzkie życie, byli dzisiaj również z nas dumni. Święto Wojska Polskiego to przede wszystkim wspomnienie wielkiej wygranej w Bitwie Warszawskiej, ale także okazja, by upamiętnić wszystkich obrońców ojczyzny, niezależnie od miejsca walki i rodzaju zagrożenia. 104. rocznica cudu nad Wisłą była okazją, by kolejny raz o tym przypomnieć. Dziś czcimy pamięć wszystkich tych, którzy za naszą ojczyznę umiłowaną nie wahali się poświęcić zdrowia i życia,
którzy swoje życie potrafili poświęcić po to, żebyśmy dzisiaj tutaj mogli czcić ich pamięć. Od nas dzisiaj Matka Nasza Ojczyzna nie wymaga takiego poświęcenia. Wymaga od nas pracy i szacunku drugiego człowieka. Wymaga tego, abyśmy naszą ojczyznę, naszą Polskę, o którą walczyli nasi ojcowie i dziadowie, zostawili państwem bogatszym, zasobniejszym, państwem bezpieczniejszym. Bo myśmy, Szanowni Państwo, Polski nie odziedziczyli po naszych przodkach. Myśmy ją pożyczyli na krótko, bardzo chwilę od naszych dzieci. Dziękuję Państwu za tak liczną obecność. Jedyne, co możemy zrobić dla naszych bohaterów, to dać im hołd i o nich zawsze pamiętać. Polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, również za wolność waszą i naszą. Żołnierz polski cieszył się szacunkiem wśród społeczeństwa, o czym świadczą wiersze, w których o nim pisano i piosenki, które o nim śpiewano. Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo. Nauczał nasz papież, święty Jan Paweł II. Niestety, teraz przyszło żyć Polakom w bardzo niepewnych czasach i walka o wolność, która ma różne oblicza, trwa. A ja zapytam w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Kielce, który reprezentuje. Quo vadis? Dokąd idziesz, Polsko? I dodam z nadzieją, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Po okolicznościowych przemówieniach pod pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. W Sandomierzu obchodzone 15 sierpnia święto ma wyjątkowy wymiar, bo od wielu lat na terenie miasta stacjonują żołnierze i są jego nieodłącznym elementem. Szczególny dzień to święto Wojska Polskiego, ale też trzeba przede wszystkim pamiętać o walkach roku 1920, o bohaterskich czynach, bo dzięki nim mamy taki kraj, jaki dzisiaj wolny i niepodległy. Na pewno przede wszystkim trzeba te wszystkie informacje, wiadomości przekazywać młodym pokoleniom, żeby pamiętali, jak ważna była ta bitwa dla naszego kraju. W duchu patriotyzmu jest to dla nas na pewno też i taka lekcja metodyczna dla naszego harcerstwa. Prawda, możemy śledzić też już tutaj zawodowych żołnierzy. Nasze dzieci uczą się tych takich podstawowych elementów, jak ustawienia, jak na przykład składania znicza. No, także to wszystko jakby jest dla nas ważną lekcją i harcerstwa, i taką żywą lekcją historii.